Donald Trump ponownie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Polityk republikanów zrobił to drugi raz i jest drugim w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wraca na urząd. Ciekawa przyszłość przed Amerykanami. Donald Trump zapowiada powrót do korzeni, uczynienie Ameryki wielkiej ponownie. A jak wybory w Stanach Zjednoczonych przełożą się na sytuację w Polsce? Czy rząd, którym kieruje Donald Tusk, czy nawet szerzej cała koalicja ma problem? Ja uważam, że mają tam ogromny problem, ponieważ postawili jasno na Kamalę Harris, postawili jasno na kontakty z demokratami. Oczywiście teraz zapewniają, że zmieniają całą politykę, zapewniają, że nawet byli w kontakcie ze sztabem Trumpa. Tak przynajmniej przekazuje Radosław Sikorski. Jak wygrana Donalda Trumpa przełoży się na nominację prezydencką w Koalicji Obywatelskiej, bo to jest wszystko bardzo ciekawe, proszę Państwa. Jedziemy z tym tematem, bądźcie ze mną do końca tego materiału. Szanowni Państwo, myślę, że o tej godzinie już wszyscy wszystko wiemy. Jest naprawdę popołudnie, środowe popołudnie, jak puszczam ten film i wiemy już na pewno, że Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Osiągnął z wielką przewagę. Wygrał w Stanach swingujących, gdzie nawet eksperci od amerykańskiej polityki zastanawiali się, czy jest to możliwe. Trump osiągnął wielki wynik. Oczywiście czekamy na jego zatwierdzenie. To jeszcze trochę potrwa w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze muszą te głosy elektorskie przełożyć się na oficjalne głosy, ale wiemy już, że oprócz Białego Domu republikanie mają większość w Senacie, mają większość w Izbie Reprezentantów, czyli Trump będzie mógł robić i prowadzić taką politykę, jaką zapowiadał w kampanii wyborczej, a to oznacza politykę szybszego i bardziej konkretnego działania w sprawach Ukrainy. I jak w tym wszystkim będzie teraz postępował polski rząd? To naprawdę będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza, że wiceprezydentem będzie J.D. Vance. To jest polityk, który atakował i krytykował administrację Donalda Tuska za siłowe przejęcie mediów publicznych w Polsce na początku tego roku. Nawet Donald Tusk wtedy z J.D. Vance'em, senatorem, jak do tej pory, Stanów Zjednoczonych, wszedł w internetowy spór. Jak zatem ten rząd i ta administracja będzie współpracować z Trumpem? Zwłaszcza, że mamy wciąż prezydenta Andrzeja Dudę, który w Pałacu Prezydenckim będzie zasiadał mniej więcej do sierpnia, jeżeli ja to dobrze pamiętam. No i będzie współpracował na pewno z Donaldem Trumpem. Pamiętamy też, że doradcy Donalda Trumpa wskazywali, że jeżeli on wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, no to w jakiś sposób jego administracja może zaangażować się w wybory prezydenckie w Polsce. Takie się teraz przejawiają głosy, taka się pojawia narracja. Mamy wielką radość polityków Prawa i Sprawiedliwości z wygranej Trumpa, nawet radość polityków Konfederacji. Co prawda włożę tutaj łyżkę dziegciu, bo nie podobało mi się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w polskim Sejmie, w parlamencie wstali, klaskali i skandowali Donald Trump. No ludzie, no trochę powagi, no nie zachowujmy się po prostu jak takie dzieci, które już czekają, żeby pójść do tego tatusia, żeby nami się poopiekował, tym tatusiem będzie Trump, tylko zachowujmy się po partnersku, poważnie. No moi drodzy, no naprawdę, proszę was o to, nie zachowujcie się w tak dziecinny i infantylny sposób. To do polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo jest tam naprawdę tak wielu dobrych, ciekawych ludzi, że no nie muszą się tak zachowywać. Ja nie wiem. No, chyba, że to było naprawdę takie spontaniczne i chcieli pokazać, jak duży problem ma Donald Tusk. No bo, moi drodzy, do tej pory mówiło się tak. Rafał Trzaskowski, murowany kandydat w wyborach prezydenckich. No, potem do wyścigu doszedł im Radosław Sikorski, do wyścigu po nominację prezydencką w ramach Koalicji Obywatelskiej. Podobno na pewno nie będzie startował Donald Tusk. No dobrze, przyjmijmy, że Tusk nie startuje i ta rywalizacja toczy się między Trzaskowskim i między Sikorskim. Obaj politycy
po tym, jak już wiedzieli, że Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, zaczęli mówić jakieś i wygłaszać takie prezydenckie oświadczenia, tak? Bo oni już obaj chcą być w tym sznycie prezydenckim, w sznycie kampanii. Rafał Trzaskowski mówi, że jakoś się trzeba będzie z Amerykanami dogadać i tak dalej. No śmiesznie to brzmi z ust Rafała Trzaskowskiego. A Radosław Sikorski, moi drodzy, do polskich dziennikarzy przed gmachem NFZ mówi po angielsku. Mówi w języku angielskim. No. Okej. Okay. Co jeszcze mówi Radosław Sikorski? Radosław Sikorski po wygranej Trumpa mówi nagle, że on ze sztabem Trumpa, tak, z niektórymi ludźmi, tymi, którzy tam rozmawiają o bezpieczeństwie i będą zajmować się bezpieczeństwem w administracji prezydenckiej, jest w stałym kontakcie. Tak mówi Radosław Sikorski. Nagle on jest w kontakcie ze sztabowcami Trumpa. Tak, ten sam Sikorski, którego małżonka, pani Ann Applebaum, jeszcze kilka tygodni temu pisała, że Trump to jest tam jak Hitler, Stalin, w ogóle wszystko co najgorsze. Ludzie święci. Także to już wyczyniają politycy Koalicji Obywatelskiej, nie wiedząc, jaka będzie ich przyszłość, bo nagle się okazuje, to mi na przykład taką opinię przekazał profesor Jarosław Szczepański, który dość dobrze analizuje politykę amerykańską i dość trafnie odczytuje politykę polską. I on mówi, że wbrew pozorom w tym momencie rosną szanse prezydenckie na prezydencką nominację Radosława Sikorskiego, ponieważ Trump Amerykanom kojarzył się bardziej niż Kamala Harris z bezpieczeństwem, z gospodarką, ze stabilnością i oni na to postawili. Więc w Polsce, jeżeli by to przełożyć na polską politykę, to Radosław Sikorski, i ja to Państwu już mówiłem kilka dni temu, nawet w ubiegłym tygodniu na kanale Analiza Polityczna, w Polsce Radosław Sikorski bardziej kojarzy się z kwestiami bezpieczeństwa od Rafała Trzaskowskiego. Ten Trzaskowski, który od rana wygłasza jakieś takie właśnie apele, jakieś takie zapowiedzi, jak to nie będzie Polska współpracowała z Trumpem, po prostu mi kompletnie do tego nie pasuje. Nie pasuje mi Trzaskowski do wizerunku poważnego polityka, głowy państwa. Nie ma jak dla mnie. Może ja jestem oczywiście subiektywny, ja mam swoje poglądy i ja nie chciałbym, żeby Trzaskowski był prezydentem, ale staram się, zamykając oczy, Państwu też to polecam, może to zróbcie razem ze mną, zamknijcie oczy i postarajcie sobie wyobrazić Rafała Trzaskowskiego jako głowę państwa polskiego, która staje obok Donalda Trumpa. Albo nie wiem, Macrona. No nie potrafię, no jak patrzę na to nawet oczami wyobraźni, to po prostu chce mi się śmiać. Ja bym nie chciał mieć takiego prezydenta. I Radosław Sikorski dużo bardziej kojarzy się z kwestiami bezpieczeństwa Ukrainy, rozmów o Ukrainie, NATO, niż Rafał Trzaskowski. I być może tutaj, teraz będzie miał większe szanse, paradoksalnie większe szanse na nominację prezydencką od Trzaskowskiego. Ale z kolei Radosław Sikorski ma gorsze notowania od Trzaskowskiego. Mają w koalicji rządzącej ogromny problem. Nie wiedzą, co mają zrobić, bo przypuszczają, że tego wsparcia od administracji amerykańskiej nie uzyskają. Choć oczywiście wszystko się może zmienić, bo pamiętajmy, obóz Prawa i Sprawiedliwości też może się przejechać. Bo może się okazać, że Trump będzie przyjazny Polsce, będzie prowadził propolską politykę, ale niekoniecznie będzie chciał jego obóz, administracja wprost chciała ingerować w polską politykę. Tego nie wiemy. PiS też ma przecież problem. Też musi wyłonić ze swoich struktur dobrego i odpowiedniego kandydata na prezydenta. O tym będę jeszcze mówił w najbliższych dniach. Być może już jutro na kanale Analiza Polityczna. A na dziś, na teraz wszystkich widzów, którzy to oglądają w środę po południu, zapraszam na live. Dziś godzina 20:30, live analizy politycznej. Podsumujemy cały dzisiejszy dzień, wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i wszystko to, co dziś wydarzy się jeszcze w polskiej polityce. Zapraszam serdecznie na teraz. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Jeżeli ktoś tu wytrwał, a nie daje subskrypcji dla tego kanału, bardzo proszę o subskrypcję, bo to jest dla nas bardzo ważne. Łapki w górę, o komentarze. Do zobaczenia.